Kultura i sztuka, aktywność fizyczna i zdrowy styl życia, a także turystyka i podróże to tematyka trzydniowego euroregionalnego spotkania polskich i czeskich seniorów. W piątek w Centrum Wiedzy Seniorów powitał wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz. Szanowni Państwo, pamiętam, tylko Borys Pasternak powiedział: piękno zbawi świat. Ja bym dodał jeszcze coś więcej. Piękno zbawi świat i piękno połączy ze sobą ludzi. Bo tak jest właśnie w tym projekcie. W Miejskiej Bibliotece polscy i czescy seniorzy obejrzeli wystawę m.in. malarstwa, rzeźby, patchworku, haftu i rękodzieła. Było też miejsce na literaturę i poezję. Seniorzy osobiście prezentowali efekty swoich pasji. Projekt Pasje bez granic, euroregionalne spotkania seniorów jest efektem współpracy Bolesławca i Hradka nad Nisą.